Sportowy Przegląd Tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Osiem bramek zobaczyli kibice w ostatnim w tej rundzie pojedynku przed własną publicznością piłkarzy Śląska Świętochłowice. Gospodarze już po pięciu minutach czternastej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Ligi Okręgowej grupy czwartej z Łazowianką Łazy prowadzili 2 do 0. Taki wynik spowodował, że w szeregi świętochłowiczan wkradło się rozluźnienie, tym bardziej, że zaraz po przerwie było już 3-0. Wtedy dosłowa doszli goście, i po dwóch ich bramkach zrobiło się 3-2. Końcowe minuty należały jednak do Śląska, który kolejny raz pokazał moc i skuteczność, nie pozostawiając cienia wątpliwości, kto jest lepszy. Śląsk Świętochłowice Łazowianka Łazy 6-2. Dla Śląska strzelali trzykrotnie Marciny Czapla oraz Szymon Pałka, Daniel Czapla i Adrian Lesik. Pomimo tego zwycięstwa piłkarze ze skałki nadal zajmują drugie miejsce, tracąc do lidera Odry Miasteczko Śląskie jeden punkt. Naprzód Lipiny po ostatnich coraz lepszych występach, tym razem schodził pokonany z boiska. W czternastej kolejce rozgrywek Ligi Okręgowej Lipinianie ulegli na wyjeździe Niwie-Brudzowice 1-4. Honorowe trafienie dla naprzodu zaliczył Robert Pleszak. Naprzód po 14 meczach ma na koncie 5 punktów i zajmuje ostatnie 16 miejsce. Pozostajemy jeszcze na boiskach. Rezerwy Śląska w ostatnim w tym sezonie pojedynku znowu schodzili z boiska zwycięzcy. W 13. kolejce rozgrywek B-klasy Śląsk 2 Świętochowice pokonał przed własną publicznością pogoń 2 nowy bytom. Wygrana rezerw Śląska nie przyszła wcale łatwo. Do przerwy na tablicy wyników utrzymywał się bezbrankowy remis. Dopiero druga połowa pozwoliła zespołowi ze skałki zwyciężyć. Śląsk 2 Świętochłowice, Pogoń 2 Ruda Śląska 2 do 0. Dzięki temu zwycięstwu jedenastka Śląska może spokojnie myśleć o rundzie rewanżowej. Świętochłowiczanie zostali mistrzem jesieni z imponującym bilansem 13 zwycięstw i jednego remisu. Piłkarze ze Skałki wyprzedzają drugą kamionkę Mikołów o 19 punktów. Grad goli padł w pojedynku rezerw na przodu Lipiny, które przegrały na wyjeździe z kamionką Mikołów. Gospodarze pokonali naprzód dwa Lipiny 8-5, awansując tym samym na wspomniane wcześniej drugie miejsce. Drugi zespół naprzód, mimo porażki, zdołał utrzymać piąte miejsce w tabeli. Kolejne dobre występy mają za sobą szczypiornicki Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk. W poniedziałek, 14 listopada, Świętochowiczanki zmierzyły się na wyjeździe z Polonią Mosir Łaziska Górne w zaległym spotkaniu czwartej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Młodziczek. Zwycięstwo potwierdziło niezłą dyspozycję zawodniczek Skałki Śląsk, które w tym sezonie przegrały do tej pory tylko raz. Polonia Mosir Łaziska Górne, Muks Skałka Śląsk 19:27. Zespół do zwycięstwa poprowadziła Katarzyna Wieszała, zdobywczyni 12 bramek, która okazała się skuteczna nie tylko w ataku, ale również w obronie. Świętochłowiczanki po tym pojedynku zajmują drugie miejsce w tabeli. Równie udanie szczypiornistki Skałki Śląsk zaprezentowały się w meczu siódmej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Dziewcząt. Świętochłowiczanki we własnej hali pokonały MKS Skarbek Tarnowskie Góry 29 do 22. Najwięcej goli dla miejscowej drużyny zdobyła Paulina Hołub, 12. Zespół spidrowerowy Śląska Motocrys Świętochłowice zakończył sezon 2016. Ostatnim występem podopiecznych trenera Krzysztofa Basa był turniej z okazji Święta Niepodległości, jaki odbył się w Ostrowie Wielkopolskim. Najlepiej ze Świętochłowicza spisał się w tych zawodach Kamil Bieraczek, który po zwycięstwie w biegu dodatkowym zajął drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. Wygrał Marcin Kołata, zawodnik gospodarzy. Wyjazd do Ostrowa był nie tylko okazją do ostatniego w tym sezonie ścigania, ale również do odebrania pucharu i medali za trzecie miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski 2016. Świętochłowiczanie tym samym powtórzyli sukces z 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii zdobyli medal tych rozgrywek. 14 listopada w hali szkoły podstawowej nr 2 ruszył 22. turniej siatkówki o puchar prezydenta miasta. Na zdjęciach pojedynki grupy A, w której spotkały się cztery zespoły, a najlepiej spisał się klub abstynenta Spróbuj z nami. Łącznie w turnieju bierze udział 14 zespołów. Z każdej grupy do decydującej o miejscach na podium fazy przechodzi zwycięzca. Najlepsze zespoły tegorocznej edycji turnieju poznamy w piątek 18 listopada późnym wieczorem. O wynikach więc poinformujemy w najbliższym wydaniu Sportowego Przeglądu Tygodnia. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję. Do zobaczenia.